Forte czy basa... Basa? Nigdy specjalnie nie lubiłem. Pokażę ci, czym jest prawdziwa moc. Nie! To nie moc! Musisz udowodnić, że jesteś znowu w błędzie, bas? I walczymy z Fortem. Tak, Forte jest zawalisty. I spuszcza na nas deszcze pieruńskie. Jest wrażliwy na... Nie muszę na ręczną armatkę. Nic! Czyli na ręczną armatkę. Nie jest na nic wrażliwy. Aż ty, porciaku. Ty. Ale flashbomb może uderzyć go kilkukrotnie, jeżeli złapiesz go w eksplozję. Oh shit! Ta muzyka jest taka to kitus na PS1, kiedy się walczy z basem. Ja wolałem tą muzykę z wersji SNES-owej MM7, gdzie też się walczyło z basem. I ona była dużo lepsza. Czekaj! A, i właśnie propos walki z basem. Gdzie jest mój medyk? Nasz medyk! Mateczka, taniożka, okay, tarararara. Myślałem, że przestałeś nagrywać. I propos walki z basem z Mega Mana 7, to w Mega Manie 7 słabością basa był... zapomniałem, jak ta część się nazywa. Wiesz, jak Mega Man zakładał zbroję z Rusha. Super Adaptor? No dokładnie, Super Adaptor. To słabością basa właśnie był Super Adapter i mogłeś z nim walczyć jako równy z równym. Super Adaptera w 8 jednak już nie ma, co jest trochę dziwne i zastanawiam się dlaczego. To była całkiem fajna część. I teraz zgadnijcie, dlaczego... czy Mega Man wykończy Fortego i dlaczego nie? Nie możesz mnie pokonać... Ale pytanie, czy wykończy i dlaczego nie? No bo to jest oczywiste. Nie możesz mnie pokonać z fałszywymi mocami, obudź się, bas! Przeklinam cię, Mega Man, nigdy się nie poddam. Never gonna give you up. Bas, dlaczego nie rozumiesz? Matko jedyna. Bas nie rozumie, bo bas jest badass. Widzicie? Bas. Mieszanka słów badass. Bas. Bas jest taki... Albo samo ass. Dobra. Bas jest taki fajny. Bas jest ass. Forte. Mnie się bardziej podoba jego... Ogólnie to jest dosyć... japońska ksywa. Ogólnie to jest dosyć zabawne, ponieważ Mega Man nie chce zniszczyć Base'a czy Fortego, czy jak... by się tego nie odmieniało. Fortego, może z jakichś nieznanych mu powodów. Jednak nie ma absolutnie żadnych obiekcji, kiedy niszczy wszystkich innych mistrzów robotów. Ile już ich było? 60? Dokładnie chyba można w Mega Man Rockman i Forte masz te całe karty chyba, czy coś w tym stylu. Jak ja nienawidzę tego fragmentu. Już go nienawidzę. Mimo, że go nie pamiętam, to już go nienawidzę. A, tak, tak. O. To są płyty. Płyty, tak. Do bazy danych i można... Wiedzieć, jest... Są u ciebie, Szymuś. Cięcie! Nie, gdzie są? W parku? Co? Do! Widziałeś to tak, jakby mi pokazał środkowy palec, ten hologram. Ja nie widziałem tego hologramu w ogóle. No on... Nieważne. O, jeszcze czego? Green Devil, jak ja za tobą stęskniłem, yeah! Nie? Ale on chyba w tej wersji jest cienki, mam nadzieję. Błagam, bądź cienki. Jest cienki. A pamiętasz Green Devila? Z Fort... Z wersji Mega Man and Base? Czy Rockman and Forte? Rockman and Forte, tak. Zacięło mi emulator. Matko. Na co jest wrażliwy? Proszę, powiedz mi. A, okej, okay, dobra. Wydaje się, że na resztę armatkę. Nie, na flashbomb. Flashbomb, jak to było pokonać. O, what the... Dlatego, że rzucasz jedną flashbombę, on się wtedy otwiera, a eksplozja cały czas rani jego oko. Aha. Z tego, co pamiętam oczywiście. Mogę się mylić, teraz sprawdzę. Flashbomb! Wyrzuć ci na... Jezu, się przeniesiesz! You triggered my flashbomb!
Tutaj jest napisane, że jest wrażliwy na Thunderclaw, ale Flash Bombą też bardzo łatwo jest go pokonać. Wiem, spróbujemy obydwa metodami. Ale pamiętam, nie, bardzo. Żeby odsłonił swoje oko, używając ręcznej armatki. O nie, 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 problem z połączeniem, błagam, nie, 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 nie. Ty masz problem? O, już nie ma, już nie ma. No ja też nie miałem nigdy. Na szczęście można się odślizgnąć od tego diobła piekielnego potwora szatańskiego. O! Używamy flashbomb, żeby go otworzyć i używamy Thunderclaw, żeby go dobić. Dosyć dziwna strategia, ale w porządku. No mnie pasuje. Pokonamy... Jeżeli pokonam go z taką ilością życia, jaką miałem, on oszkodził mnie tylko raz. Serio? I tyle życia ci zabrało? Nie, ja już miałem tak mało życia po prostu, kiedy przychodziłem do niego. Okej. Widzicie? Bo ja komentuję z nim tą grę i widzę, co on robi, mimo tego jednak nie jestem w stanie stwierdzić, czy on miał tyle życia tutaj wchodząc, czy też nie. Już po. Profesjonalizm! Tak, profesjonalizm i profesjonalne pokonanie tego turnia. Gratulacje. Pokryp się po plecach, właśnie pokonałeś najsłabszego diabła z serii Mega Man. A Forte nie był słabszy? Rockman and Forte? No ale to też był... Wydawało mi się, że jak grasz Fortem w Rockman and Forte, to możesz po prostu tak ośmieszyć tego diabła. Tak, stać w jednym miejscu i strzelać. Rat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 
wersji jest łatwiejszy, niemniej jednak jest to ten sam boss. A właśnie, Virgiusz, kim zamierzasz grać w Rockman Forte? Obydwoma. Obydwoma? Tak. Tak zamierzam. Tak to myślałem, że ten, że ty zagrasz jednym, a... Najmniej, ale wiem, że Fortem jest o wiele, wiele łatwiej. A na przykład ja zagram drugi. A co? Moglibyśmy tak zrobić. No, ty... Też tak można. To jednocześnie. To w sumie twoja seria, nie? Więc to ty decydujesz. No ja przede wszystkim najpierw muszę tą grę przejść. Wyobraź sobie, że ja jeszcze nigdy jej nie przeszedłem. Tak, to nas wszyscy szukają, czyli remacze. A, tak. Virgiusz, jakbyś był taki łaskaw i znalazłbyś ekrany wyboru mistrzów robotów z MM8, bo rozmieszczenie kapsuł jest dokładnie takie samo. A zresztą. Ja mogę spróbować. A zresztą wchodzimy. Wydaje mi się, że pierwszy jest Tengumen. Tak. It's just a kid. It's just a kid. Ice Wave. Tak, najlepsza broń na niego. On zawsze jest w powietrzu, a Ice Wave. Sprytnie twórcy to zrobili. Dobra. Jedziemy po słabościach, bo nie chce mi się z nimi walczyć na poważnie. No tak. Kiedy mam go niby tym uderzyć? Zabawne bardzo. Nie mam zielonego pojęcia, ale to jest jego... Nie, czekaj. A czy przypadkiem... Nieważne, jak uderzysz w ten wiatrak, to on nie otrzymuje też obrażeń, czy coś? Nie. Okej. Trzeba było zrobić wall jumpa. Bo on... To nie jest X, ani zero. Ale to wyszło już po X-ie, więc powinien umieć, powinien się nauczyć od niego. Nie umiem. Dobra, załatwimy go klasycznie. Chyba. Chyba go załatwimy. Jeżeli on nas nie załatwi. Ten Gumen ogólnie wydaje się być taki... fajny. I tyle. Po co szukać innego słowa? Mam nadzieję, że w tle leci jakaś muzyka. No jakaś tam leci. To dobrze, bo naprawdę... Widzieliśmy już wszystkie te walki, więc co tu jeszcze można o nich mówić? Właśnie, te rewanże są moim zdaniem głupie, bo już to widzieliśmy, już to przerabialiśmy i po co mamy to przerabiać kolejny raz? Okej.
Nie było... To jest takie sztuczne przedłużanie gry. W Mega Man Zero trochę to poprawili, ponieważ każdy z mistrzów robotów, to już nawet nie są mistrzowie robotów, tylko... Nie wiem, co jest. Sprzęt z bossów, będę ich bossami nazywał. Każdy z bossów ma jakieś inne okienko dialogowe, co innego mówi. Wow. Kiedy z nim po raz kolejny walczymy? Muszę powiedzieć, że to jest... Zrobi jakieś urozmaicenie. Jakieś, tak. Nie, w sensie lubiłem serię Zero, szczerze. Muszę przyznać, że lubiłem serię Zero. Nie lubiłem X-ów, ale lubiłem serię Zero. Ja też. Ja X-ów jakoś nie mogłem przejść. Przeszedłem jedynkę, przeszedłem dwójkę, trochę oszukując już, bo naprawdę mi się nie chciało. Walka z Sigmą. A jaka patrzka zabiją. I za trójkę... Tak. On powiedział. Ale Zero przeszedłem z wielką przyjemnością. A Frostman? Ludzie, ale mi się... Filmik zaciął. Filmik? Przez sekundę wciąż byłeś przy Tengumenie. Już oglądasz filmik, tylko telefon. Czekaj sekundę. telefon. Zaraz wracam. Dobra. Jak wiadomo, Frostman chce z nas wszystkich zrobić popsicles, więc... zapobiegniemy temu. O, właśnie w ten sposób. Antyklimatyczne zakończenie, ale kto by się tam przy tym przejmował? Teraz przeanalizować słabości. Elektryczność. To by może być może Frostman. Jeżeli Frostman, Tengumen, Grenade... Idąc tą logiką... Słabością Clownmana... Powinno być... Co powinno być słabością Cloudmana? Sprawdzamy. Najpierw Tornado. Tak! LOL! Uwielbiam to! O matko, to jest taki piękny sposób, żeby załatwić tego klauna. Szkoda, że Wiedli już tego nie widzi, no... Nic. Faktycznie, może Wilgiszowi to się po prostu będzie nudziło, w sensie to jak przechodzę tych drani, więc... O! To zdaje się na niego dobrze działać. To co, on mówi keep trying? Czy co? Nie wiem. Tak, chyba keep trying. Nawet próbuję i dobrze mi to w sumie wychodzi. Dobra. Wig już właśnie przegapił upadek dwóch mistrzów robotów. Kto następny? Na Flamebow Search, na Homing Sniper. Musi być Astro, bo na Astro... Nie, właśnie. Kogo tu brzydziła Astro? Jest pewien, że Aqua... Man, Swordman, Swordman, Searchman, Searchman, Astro, Aqua. A to jest ziemia niczyja. Tak, to jest naszego ulubionego Skype Crashera. Może jestem chamski w stosunku do Wilkiusza, że nie pokazuję mu tego wszystkiego, ale... Jakoś nie czuję się, bo... Unika go ta nuda, o. A to jest taka spoczona trochę broń.